Witam Was wszystkich w kolejnej recenzji. Tym razem przedstawię Wam nowoczesny model damskiego smartwatcha HR2. Jest to stylowy, elegancki i funkcjonalny dodatek do codziennego outfitu, a także pomocnik w codziennych obowiązkach. Zegarek przypomina o połączeniach przychodzących, można odczytać z niego SMS-a i inne wiadomości, a co więcej, odebrać telefon. Model HR2 to połączenie zaawansowanej technologii i eleganckiego, klasycznego designu. Wyświetlacz smartwatcha idealnie podoła wszystkim najważniejszym zadaniom. Dzięki jego dużej czułości korzystanie z niego będzie bardzo komfortowe. Z łatwością wybierzemy numer telefonu czy odpowiemy na wiadomość tekstową. Smartwatch dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: różowy oraz złoty róż. Przejdziemy teraz do podstawowych funkcji damskiego zegarka HR2. Smartwatch posiada 8 różnych tarcz do wyboru z możliwością spersonalizowania wyglądu zegarka. Posiada również automatyczny zapis aktywności fizycznej. Ma również wiele potrzebnych funkcji w życiu codziennym, takich jak krokomierz, stoper czy dyktafon. Posiada wiele trybów sportowych, m.in. bieganie, jazda na rowerze, spacer czy siłownia. Ma również pomiar spalanych kalorii. Posiada również kalendarz oraz budzik i przypomina o braku aktywności fizycznej. Smartwatch wysyła powiadomienia o połączeniach przychodzących, o SMS-ach oraz z innych aplikacji, takich jak na przykład Facebook. Posiada również książkę telefoniczną oraz monitoruje nasz sen. Smartwatcha można w prosty sposób połączyć z telefonem przez zeskanowanie kodu QR, który znajduje się w instrukcji obsługi zegarka. Smartwatch Runeberg HR2 to idealny sprzęt dla każdej kobiety. Uruchamia się poprzez przytrzymanie wciśniętej koronki po prawej stronie tarczy. Zegarek od początku zachwyca szybkim uruchomieniem i perfekcyjną reakcją na dotyk. Pośród funkcji znajdziemy kilka najciekawszych, takich jak historia połączeń, spis kontaktów czy odtwarzanie muzyki. Tym samym chciałbym już zakończyć dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Możecie również w komentarzu podzielić się swoją opinią na temat tego modelu. Do zobaczenia w kolejnej recenzji.